Był fizjologiem, endokrynologiem, twórcą krakowskiej szkoły fizjologicznej. Współodkrywca prądów czynnościowych mózgu i pionier elektroencefalografii nazywanej dzisiaj EEG. Był współodkrywcą adrenaliny, którą nazwał po swojemu nadnerczyną. Był nauczycielem wielu ekspertów i odkrywców. 26 kwietnia 1919 roku zmarł profesor Napoleon Cybulski, lekarz, który odkrył adrenalinę. Profesor Napoleon Cybulski, lekarz, współodkrywca adrenaliny, jeden z twórców endokrynologii, pionier elektroencefalografii i współodkrywca prądów czynnościowych mózgu. Najpierw podejmuje się pracy jako wychodowca w szkole dentystycznej w Petersburgu, a potem zostaje powołany na katedrę fizjologii, histologii i embriologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą praktycznie kierował do końca życia. W latach 1887-1888 oraz 1905-1906 jest dziekanem Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1904-1905 jest rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1895 roku razem z Władysławem Szymonowiczem odkrył hormonalne oddziaływanie rdzenia nadnerczy i wyizolował adrenalinę, którą nazwał po swojemu nadnerczyną, dlatego że jest wydzielana w nadnerczach. Zatem był pionierem endokrynologii. W roku 1894 Cybulski wraz ze swoim uczniem Władysławem Szymonowiczem stwierdził u psa wyraźną hipertonię i bradykardię po podaniu wyciągów z rdzenia nadnerczy. Cybulskiemu udało się wykazać podobne właściwości fizjologiczne krwi w żyle nadnerczej po wcześniejszym drażnieniu nerwów trzewnych i po podaniu wyciągu z nadnerczy. To był moment, w którym narodziła się endokrynologia, choć wtedy jeszcze takiej nie nazywano. Jako jeden z pierwszych już w 1890 roku otrzymał zapis aktywności bioelektrycznej kory mózgowej człowieka. Badał, czy był współodkrywcą słabych prądów elektrycznych w ludzkim mózgu, co czyni go pionierem elektroencefalografii. Wraz z innym polskim naukowcem, Beckiem, przeprowadził pionierskie w skali światowej badania EEG. Jest konstruktorem oryginalnych aparatów laboratoryjnych. W 1884 roku Cybulski opracował urządzenie pozwalające mierzyć prędkość przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i umiał rejestrować ją fotograficznie. Badał także, mierzył prędkość przepływu krwi w tętnicy szyjnej i udowej, a także badał zmiany ciśnienia krwi tętniczej w zależności od fazy pracy serca. Za pionierskie uznaje się jego badania nad szukaniem fizjologicznych podstaw czucia smaku. Wraz z uczniami udowodnił, że na języku są różne rodzaje zakończeń nerwowych dla każdej kategorii smaku. Oprócz medycyny był też społecznikiem. Interesował się licznymi zagadnieniami politycznymi, publikując takie teksty jak na przykład czy państwo i społeczeństwo mają obowiązek popierać naukę, albo nauka wobec wojny. Był zdecydowanym zwolennikiem dopuszczenia kobiet do studiów medycznych. Osoby, które go pamiętają, które razem z nim pracowały, podkreślają, że był uzdolnionym wykładowcą, życzliwym człowiekiem, przystępnym, a co też ważne, wrażliwym na ludzką krzywdę. Zmarł w swoim gabinecie w Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyniku udaru mózgu na wiosnę 1919 roku, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, którą tak bardzo ukochał.